Ty i on, krzyż celtycki. Dzisiaj, kochani, na ciebie i twojego partnera, partnerkę, twoją osobę ukochaną, niezależnie od płci, postawię układ krzyż celtycki. Zobaczymy, jak wasza relacja wygląda w kartach, jak wasza historia pokazuje się w kartach tarota. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów, których jest coraz więcej. Cieszę się niezmiernie. Proszę nowe osoby o subskrypcję mojego kanału. Zostańcie z nami, by było nas coraz więcej, by kanał się rozwijał, byście słuchali moich wróżb. Zasubskrybujcie dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie powiadomienia o moich wróżbach codziennych tutaj na kanale. Zapraszam. Zapraszam również do komentarzy. Piszcie, czy wróżby moje z Wami rezonują. Piszcie Wasze historie. I zapraszam do lajkowania z kciuczkiem w górę. Na wróżby indywidualne oczywiście zapraszam wszystkich potrzebujących. Wróżby indywidualne odbywają się przez WhatsApp lub Messenger, Skype. Możecie podać mi swoje problemy, pytania. Mogę zrobić dla Was lustro, prognozę związku. Różne rozkłady na różne tematy, nie tylko miłosne, ale i finansowe, zawodowe, przeprowadzki, kupna, sprzedaży domu, kariery i tak dalej. I proszę, piszcie mi na e-maila, jeśli potrzebujecie wróżbę osobistą. E-mail znajdziecie pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Zapraszam na wróżby indywidualne. A teraz zabieramy się już do pracy, kochani. Talia, tarota. Ty i on, celtycki krzyż. Wyciągnę 11 kart. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, i 11. Dobrze, w przełożeniu już widzimy, kochani, 9 monet. 9 monet to szukanie stabilności, stabilności emocjonalnej, zawodowej, finansowej. To na pewno karta, która mówi o szczęściu w miłości, o wzbogaceniu, bogactwie, o wygranej, o dobrym czasie i czasie, który sprzyja właśnie na budowaniu swojej stabilnej egzystencji, niezależnie jaki aspekt pytacie. Dobre sprawy, dobry przebieg spraw, dobre pertraktacje, dobre umowy, sukces w pracy, finansach, sukces w związku, stabilizacja. Czyli już mamy bardzo w temacie pozytywną kartę. I zobaczmy dalej, co pokazuje celtycki krzyż. Karta numer 1. Temat czytania. Wisielec. Wisielec, czyli brak akcji, brak waszego działania, brak rozwoju, brak inicjatywy, brak celów, brak tutaj aktywności, kreatywności, energiczności, brak aktywnego działania, jeśli chodzi o wasze sprawy. Weźcie sprawy w swoje ręce i działajcie. Ponieważ jest tu sytuacja bardzo pasywna. Okej, tutaj też jest temat w tym sensie, że musicie przemyśleć swoje sprawy, problemy,
swoje cele z innej perspektywy. Musicie się zastanowić, być może zdystansować do swoich spraw i problemów i przemyśleć sprawy na nowo jeszcze raz dokładnie, tak jakby z innej strony, tak? Też przemyśleć. Na razie się zdystansujcie do wszystkich swoich spraw i jeszcze raz to dokładnie przemyślcie, proszę. Karta numer 2, czyli uzupełnienie tematu lub przeszkody do tego głównego tematu. Aha, mamy przeszkody. 8 mieczy. 8 mieczy to blokady, które macie przed działaniem, lęki, wręcz jakiś taki paraliż. Stoicie pasywnie, myślicie, nie chcecie nic widzieć, nie chcecie nic słyszeć, nie chcecie żadnych problemów, natomiast brak Wam działania. Zastanawiacie się, myślicie, co macie robić, odcinacie stare sprawy, które Wam nie służą, ale nie podążacie w kierunku nowym. Stoicie, jakby się boicie wykonać w ogóle jakiegoś ruchu. Ręce macie związane, nogi stoją statycznie, czyli brakuje absolutnie tutaj energiczności, kreatywności, działania. Jest tutaj zupełnie stan zablokowany, stan lęków, stan blokad, stan po prostu bezwładności jakby w działaniu. I to trzeba zmienić, kochani. Te lęki, z tych blokad, z tych lęków ogromnych musicie wyjść, ponieważ one paraliżują Wasz rozwój. I rozwój być może Waszej kariery, Waszych finansów, Waszego związku. Numer 3. Rada, co należy teraz w takiej sytuacji zrobić. Rycerz monet. No tak, rycerz monet mówi o tym, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, tak jak ten rycerz wziął monety w swoje ręce, wsiąść na rumaka i działać, i walczyć. Walczyć o swoje cele, odważnie, stanowczo, czyli wejść ze stanu statycznego, pasywnego w akcję. Rycerz jest waleczny, walczy o swoje. I tutaj z tą monetą w ręku, tak, chce zacząć coś nowego, chce zacząć nową fazę. Tutaj, czyli walczy o swoją egzystencję, tak? Zaczyna nowy początek walki o egzystencję i do tego musi mieć oczywiście bardzo dużo aktywności, zacięcia, ambicji, dużo cierpliwości i musi być również pracowity. Musi walczyć o stabilny rozwój spraw, tak? O gruntowne jakby przemyślanie, działanie do celu, tak? Tutaj mamy walkę o swoją stabilność, na przykład w relacji, na przykład w karierze i finansach, ale tutaj mówimy ty i on, więc relacja, zawalczyć o tą relację, o stabilność tej relacji, jakby w tej pasywności. Owszem, możecie sobie pasywnie z dystansem przemyśleć sprawy, ale jeśli zostaniecie pasywni, to nic się tutaj nie rozwinie. Trzeba walczyć o stabilność tej relacji. Karta numer 4. Co jest nieświadome dla Ciebie, osoba pytająca? Ale co jest ważne dla Ciebie i decydujące dla Twojego tematu? Szansa na nowy początek. Szansa na nowy jakiś początek, ale ten początek będzie spowodowany Waszą jakąś poważną rozmową, która ma wszystko wyjaśnić. Wyjaśniająca rozmowa jest tutaj bardzo ważna. Dobrze podjęte decyzje i szansa, żeby coś zrozumieć, coś wyjaśnić, coś nowego mądrze postanowić. Znalezienie też rozwiązań na Wasze jakieś problemy w relacji, w związku pomiędzy nim a Tobą. Nowe pomysły, tak? Nowe obserwacje, czy zauważycie coś nowego, odetniecie wszystkie sprawy, które Wam nie służą i tutaj jest ważny nowy początek i byście nie przegapili tej szansy na nowy początek. Karta numer 5. Wpływ przeszłości na Wasz związek. 4 monety. 4 monety to upartość, sknerostwo, zostanie przy swoich tylko wartościach, regułach, przy swoich starych przyzwyczajeniach. Trzeba z tego wyjść, ponieważ to blokuje rozwój Waszej relacji. Wpływ przeszłości
Być może też trzymacie się kurczowo rękoma i nogami tego związku, pomimo to, że nie wychodzi, coś ciągle nie pasuje, ale trzymacie się tej relacji, ale trzymacie się również swoich starych przyzwyczajeń, co widocznie szkodzi rozwojowi temu związkowi. Karta numer 6. Przyszłość. Przyszłość na następne 4 tygodnie. Przyszłość związku na następne 4 tygodnie. Wow, 10 buław. No 10 buław to oczywiście ciężki rozwój tego związku, mozolna praca nad tym związkiem. 10 buław to aktywność, wysiłek. Nawet jak jest ciężko i musicie dźwigać po prostu jakieś problemy w tej relacji, to powinniście oboje pracować nad tym związkiem i oboje być aktywni, oboje coś robić dla rozwoju tego związku. Także oboje jesteście obciążeni ciężarem tego związku, komplikacjami w tym związku, przeciążeni balastem, tak? Macie kryzys, oboje macie stres, oboje czujecie się być może sami, zostawieni, porzuceni, macie stres z tego powodu, czujecie się samotni, czujecie się przeciążeni wręcz. I ta relacja oznacza bardzo dużo pracy, która Was oczywiście przygniata swoim ciężarem, no ale jest ważna. Czyli w następnych 4 tygodniach powinniście oboje pracować nad tym związkiem, żeby się w ogóle coś mogło rozwinąć, a nie zostawać tylko w pasywności. Karta numer 7. Co wie osoba pytająca? Königin der Schwerte, czyli królowa mieczy. Królowa mieczy to osoba silna, konkretna, ale też ostra. To żywioł powietrza, czyli bardzo błyskawiczna osoba, bystra, mądra, intelektualistka, być może spod znaku zodiaku takiego jak bliźnięta waga wodnik, osoba, która odcina wszystko, co jej nie służy, konkretnie działająca szybko, błyskawicznie, decydująca się szybko na nowe wyznania, na nowe cele i tak dalej, działająca szybko, aktywnie, konkretnie, ostro, więc tutaj to, co Wy wiecie, jest, żeby działać konkretnie, szybko, by bystro i odważnie podejmować decyzje, by wejść w akcję, przemyśleć wszystkie sprawy, oczywiście na poziomie intelektualnym, mentalnym, na poziomie głowy, ale też działać i walczyć, ponieważ miecz, królowa, która ma władzę i walczy odważnie, śmiało, pewnie siebie, o swoje cele. Ale nie emocjonalnie, tylko zimno, zdystansowanie, ale szybko, zdecydowanie i otwarcie, inteligentnie. Jest otwarta na tą relację, na rozwój pozytywny tej relacji. Karta numer 8. Jak widzą ten temat i Waszą relację inne osoby? Niezdecydowanie. Czyli inne osoby wokół Was widzą, że jest to niekonkretna relacja, gdzie nie możecie się oboje zdecydować. Nie ma tutaj konkretnej decyzji o byciu razem, o rozwoju, nie ma planów, nie ma jakichś zamiarów, jest po prostu marzenia, iluzje, wspominanie, ale bez konkretnego jakby tutaj planu na przyszłość, bez konkretnych decyzji na przyszłość. Karta numer 9. Oczekiwania osoby pytającej. Jakie macie lęki, jakie macie nadzieje, jeśli chodzi o niego i ciebie? 9 buław. 9 buław to lęk. W dosłownym tego słowa znaczeniu to lęk przed cierpieniem,
przed tym, że Ciebie ktoś zrani, przed tym, że będziesz znowu emocjonalnie cierpiała, to sceptyczność, czyli sceptyz. Jesteś sceptyczna. Nie wierzysz w to, że Cię uda, że ten związek się dobrze rozwinie, masz negatywne myśli. Czujesz się zagrożona przez ten związek wręcz. I jakby odpychasz ten związek, bronisz się, by ta osoba ukochana znowu Ciebie jakoś nie zraniła, nie dotknęła. Nie możesz się, jakby nie możesz na luzie uwierzyć, zaufać tej osobie. Nie możesz na nią liczyć. Masz lęk. Lęk oznacza właśnie ta karta. Czyli Twoje lęki, to już była ta karta, Twoje lęki, blokady Ciebie blokują. I sprawiają, że ten związek właśnie nie rozwija się. Karta numer 10, rezultat na przyszłość. 9 kielichów. 9 kielichów mówi o próżności, powierzchowności tego związku i braniu też tego związku troszeczkę na luzie. Jest to po prostu związek, gdzie możecie mieć przyjemność, powierzchowny czas, romans, ale nie ma tutaj nic stabilnego. Powinniście po prostu w tym romansie razem się rozkoszować swoim czasem, wino, muzyka, śpiew. Owszem, jesteście dla siebie mili, serdeczni. To oznacza szczęście w miłości, ale tutaj jest też taka jakby taka próżność, taka rozrzutność, próżność, jakby tutaj jest taka faza po prostu tylko jakby dobrego samopoczucia, kiedy jesteście razem, zadowolenia, po prostu delektować się sobą, tym momentem, romantycznością czy aferą, ale brakuje tutaj jeszcze stabilności. Dla stabilnego właśnie związku brakuje tutaj jeszcze jakby powagi, tak, w tym wszystkim. Karta 11, która mówi o czasie rozwoju tutaj ewentualnie tego związku. 10 mieczy. 10 mieczy może nawet mówić o końcu tego związku. W 10 godzin. 10 godzin w jeden dzień może oznaczać to nawet koniec tego związku, koniec tej relacji, ból z tego względu, rozczarowanie, przygniecenie tym ciężarem, tym smutkiem, rozczarowaniem, rozżaleniem. To oznacza może zablokowanie kogoś, ale mówiliśmy tylko tutaj o czasie. Czas, która wskazuje ta karta, jest 10 godzin. Ale też wymowa tej karty to zmęczenie tym związkiem. Przygniecenie, balast, rozczarowanie, smutek, depresja, ból. Dziękuję serdecznie. Taka wróżba była na dzisiaj. Zapraszam Państwa na następne czytania i do usłyszenia już wkrótce.